czego to wszystko się zaczęło, ta cała historia z Domem Dusz? Generalnie tutaj już legenda jest dosyć długa, ale zaczęło się to, ja zacząłem się tym interesować, że jest tu opuszczony obiekt i dom. Zacząłem się bardziej interesować tym domem i rozmawiałem tutaj z lokalnymi mieszkańcami, że tutaj jest Dom Dusz. Był tu kiedyś cmentarz starosłowiański, w którym chowano ludzi w kuckach. I generalnie tutaj w tym domu straszy. Czyli stał sobie dom, pomyślałeś, coś jest nie tak, że tak. Stoi rok dom, z którym nic się nie dzieje. Nie tylko rok, bo tutaj już ja dosyć długo przyjeżdżam i przebywam tutaj dużo i nic tu się w ogóle nie dzieje od wielu, wielu lat. Wszyscy mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, poinformowali mnie, że tutaj straszy, są rzeczy nadprzyrodzone. Generalnie ludzie, którzy tutaj to posiadłość zakupili, to zaczęli w niewyjaśnionych sytuacjach ginąć. Wspomniałeś też o jakichś Rosjanach, którzy tutaj przyjechali. Tak, było to w latach 90. Któryś lata 90. mi to opowiadał mieszkaniec, że Rosjanie, którzy handlowali na stadionie, tutaj przyjechali przenocować. I w nocy tutaj było tak, że nad ranem wszyscy spakowali się i wyjechali stąd przerażeni po prostu. Mówili, że tu szafy przewracały się, drzwi się otwierały, trzaskały okna. Jest też mowa o księdzu, który próbował wejść do tego domu. Ksiądz, który próbował tutaj wejść, jakaś moc go po prostu stąd odrzuciła, wypchnęła, zaczął się dusić, krztusić. Ale mówimy też o księdzu z parafii, ale również księdzu z Watykanu. Tak, był też także tutaj wezwany ksiądz z Watykanu, który powiedział, że jest to taka moc, której nie da się stąd po prostu wypełnić. Jak myślisz, jak to było na początku z tym cmentarzem i z kośćmi, co się wydarzyło? Podobno było tak, że kości zostały wykopane przy budowie domu i spalone. Spalone. I to był największy błąd, który tutaj został popełniony i dlatego uaktywniła się to taka moc, której nie jest w stanie wypełnić nawet ksiądz Watykanu. Czy my wiemy, dlaczego powinny być pochowana, nie spalone, jak ci się wydaje. Tak, święcone. Dokładnie. Przypuśćmy, że chcielibyśmy wejść do środka, do tak zwanego Domu Dusz. Jak ci się wydaje, jakie rady przekazałbyś osobie, która chciałaby tam wejść, jakieś przestrogi, cokolwiek, jakieś historie, które by wpłynęły na to, że jednak nie powinno. Generalnie tutaj w tym domu już jest kilku właścicieli było, po czym skończyli oni żywot, po prostu jeden zginął, drugi umarł, trzeci założył firmę, chciał tutaj rozwinąć swoją działalność gospodarczą, firma upadła, on się powiesił i tak dalej, kto tylko przejmuje tą Włoś, na Włoś przechodzi na... Powiedziałeś przejmuje, a co z osobami, które wchodzą tam jakby na jeden raz, jak ci się wydaje? Wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne, żeby tam się wejść i może wam coś grozić. Może być niebezpiecznie. Tak. Let us pray.